polskiej, o łódzkiej szkole grafiki i mówi się o, łódzkiej, polskiej tkaninie artystycznej, także to jest właściwie idealny makijaż. So I'm just opening and showing you, but then you will come back, okay? So I've obviously checked the head of the printmaking department I presented to you before. The photocopying room is closed at the academy, but Eva, on your way to the dormitory, there is a photocopying place in case you need something before or after classes. Mm-hmm. During classes, you can use, I will also put it, room number 5. Still just repeating on 4. Now in process. And I'm going to, again, I'm left-handed, so you might switch directions. Nathan. You? And then for you. I said, well, and then they did something, but we didn't see it. Or the picture, or it's very complicated when you see someone working on this very quickly. To understand 6, 7, 9. A to jest budynek. This is the building. Z zewnątrz i wewnątrz, żeśmy wydali z okazji 50. rocznicy zakończenia II wojny światowej. And this is the universal standard of all Czyli wszyscy korneci mogą go używać. Kto to jest kornet? Kornet to jest ten, który niósł sztandar. Kornet is the person who Afryka Południowa, Rosja. Serbia, Slovenia, Irlandia. And in fact, the wars took place in those countries. È dedicato alle guerre. Yes. It's dedicated to the wars. Yes. Na zamówienie irlandzkiego stowarzyszenia pisarzów i poetów, który napisał taki dwa wiersze poematy. Sarkofag.
Jest to oprawa, klasyczna oprawa płaszczowa, czyli taka oprawa, która służyła jakby do transportu, do zawinięcia, zabezpieczenia czegoś, żeby nie uległo zniszczeniu. It is called this kind of Rzeziński together with Malewicz. I na tym czarnym kwadracie. And on the black square of Malewicz. To się to zmienia, te rysunki zmieniają się z białych, ja na tych czarnych stronach. W którym roku? Na 52 roku. Pierwszą książkę w 52 roku, czyli 60 lat pracy, 85 lat życia, 20 lat od wydania poprzedniej książki, stulecie kwadratu Malewicza. Okay, so this book has many, tak jest, biegu parę tak się zbijają, a tu jest taka śmieszna sytuacja. A to jest cyfrowo drukowane, tak? Czy jak? Czy offset to jest? Czy to jest offset, nie dało rady. To jest offset. Tak. Tutaj właśnie mamy odlewnie czcionek.